tej pory w naszym kraju tylko wybrane osoby miały dostęp do podpisu elektronicznego i nie udało się go spopularyzować w biznesie. Dlaczego tak się dzieje? Czy tak się stało? To przede wszystkim jest wina tego, że wiele osób po prostu nie wierzyło od samego początku, że podpis elektroniczny może zastąpić tak naprawdę podpis, który jest tradycyjny, papierowy. Ale oczywiście ci, którzy uwierzyli, że jest to możliwe, napotkali się na masę barier. Takich barier jak przede wszystkim użyteczność, łatwość w korzystaniu, rozpoznawalność tego podpisu przez innych. To powodowało, że nawet ci najbardziej zaawansowani i powiedzmy fani podpisu elektronicznego spotykali się z niezrozumieniem po stronie tych, którzy tego podpisu po prostu nie rozumieli. I to wszystko trzeba było po prostu zmienić. No właśnie, i stąd pomysł, rozumiem, na Authenti, no bo wraz z kolegami zbudowałeś platformę do podpisywania dokumentów online i to miało właśnie zrewolucjonizować, rozumiem, podpis elektroniczny. W jaki sposób? Znaczy, przede wszystkim tak naprawdę zrobiliśmy rozwiązanie, które nie tylko rewolucjonuje podpis elektroniczny, ale jakby wykracza znacznie szerzej, bo rozwiązuje konkretne problemy i w biznesie, i w relacjach z konsumentami, które są których jedynie elementem jest złożenie podpisu. Dlatego, że zbudowaliśmy rozwiązanie, które jest pewnym takim środowiskiem prawnym, które wsparte technologią rozwiązuje problem tego, że użytkownik może złożyć dowolne swoje oświadczenie woli i ono zostanie zewidencjonowane w postaci elektronicznej i następnie w bardzo łatwy, zrozumiały sposób może być używane w szeroko pojętym biznesie. A więc to nie jest tylko i wyłącznie technologia, ale to jest przede wszystkim też właśnie to otwarcie na zrozumienie tego rozwiązania przez osoby z zewnątrz. Jakie są dotychczasowe doświadczenia Authenti w tym zakresie? To znaczy składanie podpisu to nie wszystko, prawda? Czego jeszcze biznes w zasadzie potrzebuje, aby masowo zawierać takie umowy online? Przede wszystkim my zawsze mówimy o tym, że dla nas najważniejsze jest to, że załatwiamy konkretne sprawy. Czyli dla nas nie jest kwestią wyłącznie podpis elektroniczny, ale jest to, że firma, która do tej pory 5 dni spędzała na załatwianiu rzeczy przez kuriera, dzisiaj może w ciągu jednej godziny podpisać umowę o dzieło, umowę zlecenia, że konkretny kontrahent może zawrzeć umowę sprzedaży konkretnego towaru lub usługi na odległość. A więc te elementy są najważniejsze dla nas. Natomiast oczywiście, że to się wpisuje w znacznie szerszy wachlarz potrzeb, w szczególności ten, że dzisiaj zawieramy bardzo dużo umów na odległość. A to oznacza, że musimy z tym podpisem elektronicznym wejść w takie obszary jak identyfikacja tożsamości na odległość, budowanie rozwiązań związanych z doręczeniami dokumentów elektronicznie, czy tak naprawdę automatyzacją całego procesu od początku do końca, które pozwalają na rozwiązanie nie tylko punktowo problemu, ale rozwiązanie całości wyzwania biznesowego, które mają nasi klienci. Zakładam, że dopiero się rozkręcacie. I co Authenti, jakie Authenti ma plany na przyszłość? To jest bardzo dobrze powiedziane, że się dopiero rozkręcamy, bo to jest tak, że my chcemy spowodować, że w ogóle drukarki nie będą potrzebne. I dokładnie zaczęliśmy w ten sposób działać, aby już w oprogramowaniu innych firm zamieniać guzik drukuj na guzik podpis przez Authenti. I to jest dla nas taka główna filozofia, że my chcemy zaistnieć szeroko w różnych rozwiązaniach, integrować nasze rozwiązanie zarówno z rozwiązaniami, które już są znane, lubiane, jak i w drugą stronę budować wewnątrz Authenti taki ekosystem, gdzie usługi naszych partnerów mogą wspierać ich dzięki temu, że są współpracujące z podpisem elektronicznym, który dostarczamy. Podbijamy świat? No to jest podstawa. Z naszego punktu widzenia nie robimy biznesu tylko i wyłącznie lokalnego, ale myślimy o tym bardzo szeroko. Co najmniej w pierwszym kroku jest to Unia Europejska, dlatego że mamy jednolite środowisko prawne we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale tak naprawdę rozwiązanie jest działające globalnie, więc to są oczywiste kierunki, które będziemy bardzo mocno pchali do przodu w najbliższych miesiącach.